motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Drodzy Państwo, witam w Motolotnej i chciałoby mi się dzisiaj dla Państwa zaśpiewać wszystko, czego dziś chcę. Polecieć tam i z powrotem. I rzeczywiście tak jest. Wszystko, czego dziś chcę, mam w studio. Ze mną moja gwiazda, jestem przekonana, że też wasza. Drodzy Państwo, aktorka, piosenkarka, oczywiście gwiazda medialna, kobieta tak zdolna, że nawet projektowała swoje ubrania. Zresztą jej styl naśladował cały świat. Do dzisiaj jest młoda, energetyczna, piękna i bardzo twórcza, a że nie potrafi usiedzieć na miejscu, tym bardziej się cieszę, że mam ją dzisiaj w studio przed Państwem. Izabela Trojanowska. A, witam serdecznie, bo takiej zapowiedzi to właściwie powinnam już tylko milczeć, żeby tego nie zepsuć. A chcę też Państwu powiedzieć, że Ola, która prowadzi audycję, ubrała się ekstra dla mnie w szpilki do nieba, w jedwabną białą bluzkę z muchą a la róża. Tak, wiesz do czego to nawiązuje? Do róży to nie. Do muszki czarnej, w której kiedyś Pani występowała śpiewając polecieć chcę. Tam i z powrotem. No, to był raczej krawat, ale w muszce też występowałam. Tam był krawat. Krawat i krawat czerwony. Co to się działo w Pani życiu? To do tego przejdziemy za chwilę. Dobrze? Tak, startujemy. Oczywiście. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. W Motolotnej zrobiło się tak pięknie i energetycznie. Ze mną kobieta, którą znacie, począwszy od Budki i Suflera, skończywszy na serialu Klan, a pomiędzy dzieje się tyle, że nie wiem, czy wystarczy nam dzisiaj czasu, Pani Izabelo Trojanowska. Co chcesz słyszeć, Oleniko? Przede wszystkim Twój głos i mam wrażenie, posługując się jednym tytułem, życia zawsze mało u Ciebie. To prawda. Ponieważ ja myślę, że to dobrze, dużo się zastanawiam nad tym, czy dobrze, że wiemy, kiedy się urodziliśmy, a tę drugą datę dopiero dopiszemy kiedyś, to każdy dzień ma swoją wagę. I jak rano wstaję, to zastanawiam się, cóż dobrego ten dzień przyniesie. Dobrego jednak, stąd ta twoja pozytywność, ten błysk w oku, jednak bardziej widzisz to, co jest dobre. I zdecydowanie jestem optymistką. Życiową, niepoprawną jeszcze powiem, bo często się potykam o różnych niefajnych ludzi, ale przecież oni też gdzieś muszą być, żeby na ich tle błyszczeli ci, których szukamy. Pięknie. Ty błyszczysz absolutnie tyle lat. Jesteś wciąż młoda. Za chwilę, mam nadzieję, dolecimy i do tego, jak ty to robisz, ale no, powiedz, chciałaś już zdradzić. Gdzie tam młodo? No, duchem, tak, pewnie tak. Myślę, że to jest właśnie to, co mamy w środku. Wiek to nie cyferki. Wiek to jest w nas. Co to takiego? To jest energia i czy nam się chce. I zawsze jak przychodzi jakiś jubileusz i ktoś pyta, czego mi życzyć, to mówię, żeby chciało mi się chcieć. A skąd ci się chce? Jak to robisz? Wiesz, mnie się na razie naturalnie chce, ale gdyby kiedyś odechciało, gdyby mi się wydawało, że o Boże, następny dzień, przenudzę się, to bardzo proszę o inspirację. Bardzo chciałabym, żeby taki dzień nie nastąpił. No jakoś nie boję się, że nastąpi, ale jak ty dbasz o siebie, że też tak świetnie wyglądasz, Iza? Masz ciągle styl. I nie zdziadziałaś, powiedzmy sobie szczerze. Wiesz co, na to składa się mnóstwo czynników, ale nie zaprzeczam. Nie zaprzeczam, bo myślę, że osoby, które pracują w tej branży, mają obowiązek częściej zaglądać do lustra i nie wychodzić w tłustych włosach, nawet po mleko do sklepu. Bo nasz wygląd świadczy o nas. Kiedyś, jak nie było internetu, nie było komórek, można było bezkarnie zachowywać się po koncertach. Pamiętam, bo byłam małą dziewczynką i myślałam, że tak będzie zawsze, że będę tylko pracowała na scenie, tam będę Izabelą Trojanowską, a po będę osobą prywatną. Dzisiaj już wiem i wszyscy wiemy, że to nie jest możliwe, że właściwie w tym zawodzie nie ma się prywatności i to zobowiązuje, bo są osoby, które wchodzą w zawód i obserwują, jak mają swoich idoli i chcą ich naśladować.
no to przykłady z góry powinny iść tylko dobre. No ty jesteś dobrym przykładem, ale jak ty o to dbasz? No a bo tak normalnie. Wyglądasz cały czas jak Izabela Trojanowska, jesteś do siebie podobna. Wiesz, to może dlatego, że teraz wróciłam do fryzury, którą wymyśliłam w latach 80. Vidal Sassoon. Vidal Sassoon w Londynie. Ma w salonie fryzurę twojego imienia. Tak. No Polki, bo bałaś tak, się zdradzić wtedy nazwisko. Tak, zgadza się. I teraz mam przyjemność, że ścina mnie Dobrawa Pienkos, która pracuje dla Vidal Sassoon. Zaraz będziemy to kontynuować. Tak, proszę. Bo teraz przerwę piosenką, a to wiem, że lubisz. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Ze mną na nasze szczęście Izabela Trojanowska wciąż w studiu. Mówimy o stylu twoim fajnym, niepowtarzalnym, że masz znowu tą fryzurę. Polkę. A la Polka. Tak, byłam na paszporcie turystycznym i bałam się, że sesja zdjęciowa, którą zrobiłam dla Vidal Sassoon, zostanie poczytana jako brak subordynacji i nie dostanę więcej paszportu, a wówczas stał mur. A wyjechałam z Polski komunistycznej i trzeba było na to bardzo uważać. A jeżdżenie po świecie to jest moja chyba taka pierwsza duża pasja po muzyce. No i mieszkałaś też za granicą. Ciągle trochę. Mieszkam. Ciągle mieszkasz. Ciągle mieszkam. Mieszkam i w Berlinie, i w Warszawie. Niewyobrażalne dla najmłodszych są pewnie te czasy, kiedy trzeba było uważać, rozumiecie, żeby nie podać nazwiska, jak ktoś inspirował fryzurę tobą, było się taką osobowością. Miałaś sukces i nie mogłaś o tym mówić, żeby to nie było poczytane, że to zgniły kapitalizm. Że, bo tak było. Nawet dżinsy były źle widziane. Mieliśmy swoje szaliki na ścianie wschodniej w Warsie i Sawie. Iza, ale ty byłaś zawsze kolorowa, stylowa, wyróżniałaś się, no i wchodziłaś często przez ten bunt w konflikt. Ale co śmieszne, śmieszne czy nieśmieszne, bo wtedy pewnie nie było ci śmiesznie, i z jedną, i z drugą stroną. I władze, i ta kontrwładza potrafiły cię atakować. Ty byłaś tak barwna i żywotna. No tak, działo się. Nie potrafiłam usiedzieć w miejscu, faktycznie. Wówczas mieliśmy jedyne wzorce rosyjskie, bo rusyfikowano nas i muzycznie. Nasza szansa na sukces to Zielona Góra, w której zaczynała no i Małgosia Ostrowska, i Jacek Borkowski, i mnóstwo osób. Nie było tak jak dzisiaj, takiej możliwości, żeby się pokazać, jak ktoś uważał, że może pokazać, jak fajnie śpiewa. I żeby płyty posłuchać z muzyką ukochanego idola, trzeba było kupować ją na pchlim targu albo przywozić z zagranicy, krótko. Czyli wszędzie mówiąc. Ryzykować w zasadzie. Tak. Iza, ty wychodziłaś na scenę bojkotując władzę albo prezentując nowe piosenki, zawsze ryzykując. No to było, cały czas była dusza na ramieniu tak naprawdę i na szczęście mamy ten okres za sobą i jak ktoś mówi, że tęskni za czasami komuny, to naprawdę nie rozumiem. No może tęskni za tym, że był młody. Może, tak, może mu się myli. Bo rzeczywiście, wtedy wszystko było nieważne. Wystarczyło, że była woda, słońce i ta młodość. Tak naprawdę nic więcej nie było potrzeba. Tobie cenzurowano piosenki, że one są zbyt wolnościowe i bojkotują władzę. Później jak wystąpiłaś w sali kongresowej, to uznano, że ty za bardzo bratasz się z władzą. Jak ty sobie radziłaś z tym wszystkim wówczas? Bo to i tak było ciężkie, samo w sobie. Wiesz co, miałam prosty kręgosłup i nie martwiłam się, że trafiłam na listę Solidarności za ten występ. Oni akurat nawoływali do niepracowania, do strajku. I pamiętam, że aktorzy jak Kolberger pracował jako kelner na Starówce. Chodziło o to, żeby strajkować i nie pracować w zawodzie. Dobrze, no pewnie bym to robiła, ale chyba nie dotarło to do mnie jakoś. Dotarło dopiero, jak mi pokiwali palcem. No, a skończyło się tym, że to Lech Wałęsa był zawsze twoim fanem. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Jeżeli wydaje wam się, że jesteście buntownikami, artystami buntownikami, to wierzcie mi, mało wiecie, ale jest ze mną ktoś, kto pięknie dużo wie. Iza Trojanowska. Mówiłyśmy o tym, że scena była i dla ciebie miejscem buntu, ale też
później udowadnianiem tego, że ty jesteś po właściwej stronie. Mówimy o tej kongresowej Solidarności, że wpadłaś na listę, że mieliście nie pracować, ty zaśpiewałaś. No już ja chciałam trochę walczyć, pomagać tej Solidarności. No i tu pomachali mi paluszkiem, że nie, że oni tak nie chcą. I w porządku, mieli do tego prawo. Natomiast piosenka, którą wówczas bardzo uważałam, żeby zaśpiewać odpowiednio, zainterpretować odpowiednio pieśń o cegle, czyli Zbudujemy nowy dom. Mogłabyś zanucić chociaż kawałek. Podaj cegłę. To rozbrzmiewało w moim domu. Tak? No tak. A miałam duże szczęście, bo wówczas w cenzurze było wojsko. Wojsko opanowało telewizję na Woronicza i zaprosili mnie, autoryzując mój koncert, na którym dostałam zresztą złotą płytę, wręczono mi złotą płytę, za czwórkę nagraną ze Stalowym bagażem. I miałam to szczęście, że wojskowy, główny szef cenzury okazał się być ojcem mojej koleżanki, z którą byłam na koloniach letnich w Lidzbarku Warmińskim. Nieprawdopodobne. Takie konotacje. No, nieprawdopodobne. Cię lubił. Usiadł tyłem do telewizora i powiedział, niech się dzieje, co chce, widzi pani. Tak się cieszę, że pani była dobrą przyjaciółką dla mojej córki. Ale piękna nagroda. Drodzy Państwo, rozmawiamy o historii, bo to już nie są sprawy polityczne, a historyczne. I ty to wszystko przechodziłaś cały czas z podniesioną głową, Iza. No tylko tak. Może dlatego zawsze tak pięknie wyglądałaś. Wróćmy sobie troszeczkę. Zaczynałaś też od festiwalu piosenki sakralnej. Dobrze pamiętam? Czy też pieśni? Bardzo dobrze. I tam dostałaś nagrodę Maksymiliana Kolbego z rąk wtedy kardynała. Wojtyły, który przyszedł w towarzystwie kardynała Wyszyńskiego. Co za nazwiska? Taka była publiczność. Ja sobie oczywiście nie zdawałam sprawy z tego, kto mi wręcza nagrodę, ale byłam z ojcem, który był przeszczęśliwy. Maksymilianem zresztą. Zresztą Maksymilianem właśnie. I który ze szczęścia promieniał. I właściwie to, że tam pojechał ze mną, a nie jeździł na żadne festiwale, bo nie lubił, że śpiewam. W ogóle nie uważał, że to nie jest zawód dla nikogo. Ale ten festiwal zmienił jego podejście. Ale ten festiwal tak. Tak, usłyszał z ust kardynała Wojtyły podziękowania za piękne katolickie wychowanie córki. I widziałam, twój talent. I widziałam, jak się czerwieni i zieleni z przejęcia. I powiedział, dobra, to już śpiewaj, jak masz śpiewać. Widocznie tak Bóg chciał, żeby dostałaś tak było. Błogosławieństwo. Dostałaś tak glejt na śpiewanie. To śpiewaj. No to co, teraz zachęcimy Państwa, żeby posłuchali muzyki. Może są w trasie. Lubisz jeździć? Uwielbiam. No to zaraz jedziemy. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Kochani, ze mną kobieta rakieta, która obchodziła już 40-lecie w swojej pracy artystycznej, ale mi się wydaje, że ona trochę oszukuje, chociaż generalnie myślę, że jest prawdomówna i że ona ma tyle lat dopiero. Przedstawisz się? Ja? Przypomnij się. Izabela Trojanowska. Wystartowałam w zawodzie w 71 roku. No to sobie policzmy. 2024 rok, no więc tam kilka lat minęło. Kilka, a ile się działo? Dużo. No dobra, wiemy już, że Festiwal Pieśni Sakralnej, różne rzeczy się działy, ale skąd ten twój pomysł? Jak tak się cofniemy i ta Izunia będzie taką małą dziewczynką, żeby śpiewać, żeby wejść na estradę? Ja nie miałam takiego pomysłu. Kiedyś pani dyrektor słyszała, że z bratem sobie ćwiczę w podstawówce na korytarzu i coś tam śpiewam, on na gitarze gra, to zaproponowała, żebyśmy zrobili to na akademii, których było mnóstwo. W miesiącu dwa razy albo trzy razy szło się do auli i były te przemowy. To było bardzo popularne w czasach komuny. No i ja myślę, że byłam w drugiej czy trzeciej klasie, więc bardzo byłam młodziutka. I śpiewałam modlitwę, czyli François Villon o Kudżawy. Brat mi tam akompaniował, jak potrafił, brat Maksymilian. I stało się coś bardzo ciekawego.
Pani dyrektor zauważyła, że dzieci przestały hałasować. Że słuchały was. Że słuchały. Nie wiem, czy to było doskonałe, wątpię. Nie mogło być. Nie miało prawa. Ale było przejmujące. Pewnie. Ale coś było takiego, że słuchały. No to zaproponowała następnym razem, żebym powiedziała wierszyk, może coś innego jeszcze przygotowała. I ty chętnie wchodziłaś w tę rolę? Niechętnie, nie. Ja tak specjalnie się tym nie przejmowałam, ale moja mama, która właściwie marzyła, żeby przecież być też grała baletnicą, żeby być piosenkarką, operowała sobie migdałki i gdzieś barwa została, ale siła głosu poszła gdzieś. Hen, hen, hen. Więc przyjęłaś jej marzenie. I nagle zobaczyła we mnie, że mam tę samą barwę i właściwie moja mama się we mnie spełniła, można powiedzieć. Mnie trochę zmuszała i do tych różnych kółek zainteresowań aktorskich, czy do muzycznej załatwiła, że przyjęli mnie wcześniej, kompletnie bez sensu, ale dobrze. Do baletu chodziłam już w pierwszej podstawowej. Trochę się męczyłaś wówczas? Tak. To znaczy, lubiłam, że mnie chwalą, bo wiadomo, jak mamusia zadowolona, to znaczy, że jestem grzeczna, to znaczy, że jest dobrze. Były nagrody? No, nagroda była taka, nie lubiłam matematyki, mogłam na lekcje nie chodzić, jak jej coś tam zaśpiewałam, zatańczyłam. Więc to. Te pogłoski, że ty politechnika, to nie. Nie, w ogóle nie. Mąż tak, ale nie mąż, ty. Mąż tak, nie ja. Ale liczyć na ciebie można. Nie, to wypełniłaś, znaczy, mamy marzenie. Wypełniłam, ale ja mam inne zainteresowania i miałam wówczas. Chciałam rysować, chciałam malować. Jestem bardzo manualna. Chętnie robiłam na drutach, mereszkowałam, szyłam sama i tak dalej. Też ubrania czasem. To się stąd też bierze. A zaczęło się od przerabiania sukienek mamy, bo w sklepach nie było dużo. I też u nas za bogato nie było, a trzeba było w czymś występować. No za to, jakie życie bogate. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Kochani Państwo, z Izabelą Trojanowską rozmawiamy tu sobie trochę o braku nudy. Nie ma nudy w twoim życiu? Nie ma, ale też pamiętam, że dorastałam w czasach, kiedy młodzież musiała być bardziej twórcza, bo nie było niczego w sklepach. Trzeba było samemu uszyć, zrobić na drutach. No jak się umiało, tak jak czy ciocia jakaś tam robiła sweterki. Dzisiaj się tak o tym nie słyszy, prawda? Przymierza no się leniwie w galeriach. Coś tam, jak przypasuje, no to patrzymy, czy chcemy kupić, czy nie, czy nam wystarczy kasy. Ale to jest jedyny problem, bo jest w czym przebierać, a kiedyś nie było. Ale tworzyłaś i powiedziałaś, iż to był może twój plan na życie, żeby rysować, malować, projektować, tak? Tak. No... Gdyby nie to, że moja mama chciała się spełnić we mnie, co pewnie jej się udało, tak twierdzi. Też tak twierdzimy. Udało dziękuję się. Dziękuję bardzo. Ale to też tak nie jest, bo w jakimś momencie stało się to też no właśnie. Kiedy się moim zakochałaś? Sposobem na życie. Tak, jakoś wpadłam w to. Kiedy to nastąpiło? To się działo. Zaraz, ale jeszcze chciałam tam nawiązać, że rzeczywiście wolałam rysować i na przykład rysunkami przekupywałam koleżanki czy kolegów, którzy byli świetni z matematyki i dawali mi ściągi. A dzisiaj rysowałaś? Kocham matematykę. Dzisiaj dopiero. Bo rozumiem, że to jest królowa nauk. Wow, ale... Bez matematyki nie ma życia. Co im tam rysowałaś, Izunia? Wiesz, to zależy, jaki był goły temat. Baby? Jaki był... Goły baby nie. Raz narysowałam taką rzeźbę, którą widziałam i to była na nago, taka gołych grecka. Panów też. No może. To się dostało. To mi się dostało. Trafiło do nauczycieli? Trafiło i miałam obniżony stopień z zachowania. O nie. A to był tylko pomnik. Ale co tam jeszcze? Takie to były czasy. Czym można było jeszcze przekupić dzieci rysunkami? Czymkolwiek? Nie, no rysunkami, czy tam trzeba było szalik zrobić, to robiłam na szybko, czy serwetki szydełkiem pod serwis kawowy. Dzisiaj tych brzydactw się nie używa. Ale wtedy było. Ale wtedy piękne. To było coś, tak. Kiedy się zakochałaś w tej muzyce? W tym śpiewaniu, w estradzie. Wiesz co, muzyka jest przepiękna. Ja wiedziałam od zawsze, że jest fajna, ale wolałam rysować. A dzisiaj
gdzieś to się wyrównało, a nawet przeszło na stronę muzyki. Dopiero dzisiaj? Nie dzisiaj. Gdzieś tam. W trakcie. Tak, dzisiaj to złe słowo. Dzisiaj w takim bardzo przybliżeniu. Mhm. W pewnym momencie zaczęłam słuchać muzyki i zdarza mi się, że jak mój ukochany artysta wyda nową płytę, to nie śpię, żeby dobrze wsłuchać się w płytę i nauczyć się jej, żeby każda moja komórka ją dobrze odczuła. I śpiewasz sobie później to? Tak. A co teraz masz ulubionego? Przez co nie śpisz? No, w tej chwili tak nie jest, ale jestem zachwycona Lenny Krawicem. No trudno nie być zachwyconym. TK421. Kolejny ciągle młody. Super. Ach, jak on się trzyma. 60 lat, niemożliwe. Może jakiś duet z Lennym, co i za? A, Na scenie, czy może nie tylko? Myślisz, że Lenny by chciał. Złapałaś Izunia za kołnierz jedwabnej koszuli. Marzy ci się jakiś duet? Tak. Kogo byś wybrała oprócz Krawica? Wiesz co, w tej chwili mam taki pomysł. Nie wiem, czy mogę mówić, bo jeszcze nie pytałam młodego człowieka, ale wczoraj występowałam na stadionie w koncercie charytatywnym. I będzie coś nowego? I występował bardzo fajny młody chłopak, z którym chyba coś zrobię. Czekamy na taki duet. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Izabela Trojanowska zdradziła nam, że będzie duet z jakimś jeszcze tajemniczym człowiekiem, ale to udowadnia, że ty się nie zatrzymujesz, Iza. A dlaczego miałabym? No i świetnie. I w zasadzie to już wszystko. Właśnie, dlaczego miałabyś? Czy uważasz, że artyści powinni odchodzić na emeryturę, czy wręcz przeciwnie, cały czas być twórczy, a nie, że przychodzi taki moment, iż uznają, dobra, już zostało zrobione tyle, ile mogłem, bez względu na wiek. Widzisz, wydaje mi się, że trzeba być uczciwym. Jeżeli nie ma się już nic do powiedzenia, to powiedzieć, okej, dzięki za to wszystko, co dostałam, i odejść. Ale jeżeli masz coś do powiedzenia i cię rozpiera od środka, to czemu nie spróbować, nie robić? Jeżeli to się nie będzie nadawało, to wyrzucę to chętnie. Ale ile frajdy przy tworzeniu, to tylko moje. Cały czas masz tą energię i chęć. Mam, tak. I mam taką chęć. I jakoś czuję, że krew szybciej krąży. Właśnie przy odpowiedniej muzyce. W tej chwili dostałam super piosenkę od zespołu Plastik. Agnieszki Burcan i Pawła Radziszewskiego. I powiem, że też właśnie... Petarda? Petarda, tak. Ty jesteś petardą, więc wszystko gra. Iza, jak radziłaś sobie z krytyką i wyborami wtedy? Niektóre role odrzucałaś, krytyka też była. Nie było to takie wyłącznie usłane różami? Jeżeli krytyka jest konstruktywna, to trzeba jej słuchać, bo ona często prowadzi do słusznej pracy nad sobą. Nie jesteśmy ideałami, wszystko można w sobie zmienić. Moje koleżanki i koledzy mieli problemy na przykład z dykcją. Pięknie pokonywali wrok. Wszystko można ze sobą zrobić. Myślałam, że wiersz będzie moją najmocniejszą stroną, a proszę bardzo, poszłam bardziej w muzykę. Ale mistrz Bista powiedział ci kiedyś takie świetne zdanie o tym. A tak, jak wręczał nam dyplomy. Że? Żeby słuchać głównie osób, które są krytycznie do nas nastawione, bo one widzą w nas to, co dopiero kiełkuje i łatwiej jest wykorzenić. Pracowałaś zawsze nad sobą, nawet jak już byłaś u szczytu kariery? No, każdy aktor musi. No nie wiem, czy każdy musi, ale u ciebie było widać zawsze taką dyscyplinę i styl. Miałaś zawsze jakość. Ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Przeszłam bardzo solidną szkołę aktorską przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Tam zrobiłaś dyplom? Tam zrobiłam dyplom i tam nie było zmiłuj. Wstawaliśmy bardzo rano i kładliśmy się bardzo późno w nocy spać. Mieliśmy dużo zadane jeszcze, żeby w tej nocy za bardzo się nie wysypiać. Warto było? Pewnie. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Teraz zabieram Izabelę Trojanowską do autka. Wsiadamy do samochodu. Gdzie ja, gdzie ty? Nie, ja lubię być
pasażerem. No jednak wozimy gwiazdę. Gdzie siadasz? Z przodu, koło kierowcy, z przodu, czy z tyłu? Z przodu, żeby mieć dobre widoki. Lubię obserwować drogę, lubię obserwować kierowcę, ponieważ sama też jestem kierowcą. Ale lubię być wożona. Jednak bardziej tak. Niż prowadzić samochód, bo powiedziałaś, że uwielbiasz jeździć. Uwielbiam jeździć jako pasażer. I oglądać sobie wtedy świat, słuchać muzyki? Tak, ale też często pracuję, jak jeżdżę. Nie tracę tego czasu, tylko wyciągam teksty, które muszę się nauczyć na pamięć, czy to do klanu scenariusza, czy nową piosenkę ćwiczę. A jak prowadzę, to już na niczym innym się nie skupię. I wtedy włączasz sobie też muzykę, jak ty jesteś kierowcą? Zdecydowanie, tak. I czego słucha Izabela Trojanowska no, w trasie? No wiesz, ja to lubię, tak. Mam swoje ulubione zespoły. Pierwszym podstawowym jest Roxy Music z Brianem Ferry. Od zawsze Lenny Kravitz. To od wiemy zawsze już. Lenny Kravitz. Znamy tą miłość. In Access z Head Chance'em. I śpiewasz wtedy razem z tak. nimi? Tak. A swoje tak. piosenki puszczasz? Swoje, jak jadę na koncert, to wybieram piosenki na dany dzień, bo są różne okazje. Z różnych okazji występuję. Lubię wplatać nowe piosenki, mieszać z tymi, którymi zaczynałam, żeby repertuar był dla każdego. I dla osoby, która jest w moim wieku i starsza, i też dla młodzieży. Zobacz, masz kilka taką... lat temu właśnie nagrałam płytę z Jankiem Borysewiczem i muszę powiedzieć, że młodzież zna teksty, tańczy i często wchodzą na scenę, tańczą ze mną. Świetnie, bardzo się cieszę, jak potrafię wciągnąć ludzi na scenę do wspólnej zabawy. Wiesz, w twojej twórczości jest coś tak ponadczasowego, że chętnie sięga się po to cały czas. Bardzo się tym cieszę. Myślę, że też nie bez znaczenia są teksty, które napisał w większości Andrzej Mogielnicki i Wojtek Bryski. A są ciekawe, są o czymś, takie wybieram, o czymś opowiadam i myślę, że rozbudzam wyobraźnię publiczności. Widzę, że myślą, o tak, słuchają. Żeby tylko wyobraźnię. Izunia, ale zostając jeszcze w tym samochodzie. Tak. Pamiętasz, kiedy weszłaś w posiadanie swojego pierwszego samochodu? I co to było? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo nigdy sama swojego samochodu nie miałam. O masz. Czyje to były auta? Nasze. Moje i mojego męża. Najlepiej mi się Lexusem jeździło. A kto wybierał te samochody? Mąż. A ty łaskawie wsiadałaś. A ja łaskawie wsiadałam, tylko mówiłam mu, żeby nie były żółte. Dlaczego? Do momentu, kiedy nie przyjechał żółtym Porsche Prince do Waldbühne w Berlinie, ubrany na żółto. A czemu nie mógł być żółty? Skąd to? Nie wiem, miałam taką fanaberię. Że to taksówka nowojorska? A nawet nie, tylko nie chciałam, żeby to był żółty kolor. A potem tylko żółty chciałam, ale trudno było kupić. A kierowców prywatnych, jak widać, miałaś zawsze. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Jedziemy sobie w trasę z Izabelą Trojanowską. Ustaliłyśmy już, że ja prowadzę, bo Iza lubi być wożona. Zdecydowanie. Gdybyś miała wybrać takie auto kosmiczne, jakie chcesz, to co by to było? Masz pojęcie? Kiedyś marzyłam o Lotusie, ale jakby, jak już mogłam je mieć, to nie chciałam. Strasznie głośne. Nie mogłabym muzyki słuchać. Nie musisz szanować słuch. Tak jest. No, a jeżeli nie ten, to jaki? Jesteś na liście? Wiem, że wielbiciele sportowych aut się skrzywią, ale lubię SUV-y. Wygodnie, wysoko? Wygodnie i wysoko. I nie za wysoko. Akurat tak, jak lubię. Trochę można górować na autostradzie, ale nie jest się aż tak wysoko. A ty zawsze głowę nosisz wysoko, więc to pasuje. Używasz też Janosika od lat. Rzeczywiście Janosik to chyba to była w ogóle pierwsza taka aplikacja, którą mieliśmy. Ale też, jak ci wspomniałam prywatnie, Romuald Lipko kupił sobie Janosika i miał taki duży sprzęt w samochodzie, jak jeździliśmy na koncerty. Zresztą Romuald Lipko, bardzo ważny człowiek w twoim życiu. Bardzo ważny.
niestety no, odszedł od nas. Ale te piosenki ponadczasowe, no. Jak zaczęła się wasza współpraca? Ponieważ mój mąż jest z Lublina i chodził do tego samego gimnazjum, co Romuald Lipko, to w momencie, kiedy chciałam przearanżować popową piosenkę na rockowo, to mój mąż podpowiedział, że może pojedziemy do Romka. Co nie było proste, bo zespołem opiekował się wówczas redaktor muzyczny Jerzy Janiszewski i siedział na bramce w Radiu Lublin i nie puszczał nikogo do budki. I nie udałoby mi się pewnie, gdyby nie jego żona, która rozpoznała we mnie Teresę Sikorzankę ze Strachów. A drzwi się otworzyły, współpraca nawiązana i przyjaźń do tego stopnia, że Romuald zaproponował mi całą płytę długogrającą. Dobrze, że tam weszliście. Dobrze, że tam weszliście. Jak to nigdy nie wiadomo. Ale a propos twoich ról, bo przecież jesteś też Moniką w Klanie, czyli polską Alexis, to ty kiedyś i zarobiłaś wywiad z John Collins i ona nikogo innego nie wpuściła oprócz ciebie. No to najpierw właśnie był u niej Jagielski Wojtek, u którego byłam kilkukrotnie w audycji w Wampirze i wieczorze z Wampirem i jeszcze jakiś inny miał program. W każdym razie znaliśmy się i on musiał szepnąć coś Alexis. Bo jak przyszłaś z redaktorką, wiedziała, kim jesteś. To redaktorki nie wpuściła, tylko właśnie mnie. I patrzyła, jak się męczę z dyktafonem, którego nie znałam, bo tylko mnie wpuściła właśnie, żebym mogła z nią porozmawiać dla gazety Gala. Albo Halo. Nieważne. Tak, teraz jest Gala. Jak wyglądała Halo, ta rozmowa z Alexis? Jak wyglądała? No Alexis się prężyła cały czas, ma to we krwi. Ale była dosyć niedostępna i nie pozwoliła mi się przyglądać. Ja się jej bardzo przyglądałam. To mówiła, proszę cię, nie przyglądaj mi się. Nie chciałabyś, będąc w moim wieku, żeby ktoś ci się tak przyglądał. Ale złagodniała, jak zaczęłaś mówić o córce, bo ty wtedy też zostałaś mamą. Tak. Jak zadawałam jej pytania z karteczki, po angielsku oczywiście, to nie była zainteresowana, ale ja gdzieś przeczytałam wcześniej, że jej córka miała wypadek i zapytałam o to. I nagle otworzyła się. Nagle zakręciły jej się łzy w oczach i rozmowa przebiegła tak jak trzeba. Od serca. Od serca. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Kochani słuchacze, gdziekolwiek jesteście, wyobraźcie sobie, że jest ze mną nasza polska Alexis. Czyli Izabela Trojanowska, ale ty nie jesteś taka ostra, chociaż twój wizerunek to ostre babki, zwłaszcza jak wchodziłaś na scenę. Ostre, widzisz, niezależne. No widzisz, ja właśnie lubię być odwrotnością siebie na scenie. Lubię skopa otwierać drzwi i dyktując grać, bo to jest fajne. To czuję, że jestem aktorką. Natomiast w życiu jestem zodiakalnym bykiem i naprawdę jestem byczkiem Fernando. Lubię wąchać kwiatki i jak słoneczko świeci, położyć się w trawce, żeby mnie nikt nie zaczepiał i nie zakłócał świętego spokoju. Masz córeczkę, Roxanę. I ona jest takim oczkiem w głowie twoim. Jest. Ale aktorstwo nie było w polu jej zainteresowań. A dziwisz się? Musiała dzielić mamę z pracą, z moją pracą. No niestety często stała pod płotem, jak podpisywałam autografy i nie lubiła tego. Co robi w życiu? Wybrała prawo, zrobiła aplikację. I właśnie składa pierwsze papiery na pracę. I zobaczymy, gdzie będzie pracować. Może też zaliczy tyle niespodzianek, co mama. Czy ale jest w innym kierunku, w konkretnym. A nie artystycznym. Czy ten artystyczny świat to był dobry wybór? Bo nie żałujesz, jesteś szczęśliwa, ale gdybyś miała zacząć jeszcze raz, zmieniłabyś coś? Nie wiem, dzisiaj nie mam wyboru specjalnie, a poza tym no połknęłam tego bakcyla i nie potrafię bez muzyki żyć i to jest bardzo oczywiste.
Natomiast gdybym zaczynała jeszcze raz, to pewnie poszłabym za głosem serca i bym malowała. A może teraz byś siadała przy sztalugach i poczekamy na twoją wystawę? A wiesz, tak, tak, planuję, tylko nie wiem, kiedy zacznę, na razie brak czasu. Permanentny. Co ciebie jeszcze inspiruje, Izoniu, w życiu, że masz tyle energii? Człowiek. Kocham ludzi. Kocham ludzi, choć obserwuję często ich różne cechy, nie tylko dobre, ale człowiek jest przecudną istotą, nieporównywalną z żadnym innym ssakiem. Dostaliśmy możliwość myślenia, odczuwania. Śpiewania, tańczenia. Właśnie. I opiekowania się jeszcze innymi, to jest piękne. Lubisz się opiekować, czy lubisz, gdy tobą się ktoś opiekuje? Jedno i drugie oczywiście. Lubię, jak ktoś się mną opiekuje, ale dobrze, jak jest to w obie strony. Zdecydowanie. A co rozpieszcza Izabelę Trojanowską? No i co mnie rozpieszcza? Dobre dźwięki i podróżowanie, słońce. Czy trzeba cię zapakować w samolot, na przykład, i wysłać zabrać, gdzieś, wysłać, tak, zabrać na wycieczkę, tak, w ciepłe kraje? Bali. I co ty tam wtedy robisz? Chodzisz, śpiewasz, leżysz sobie, jak odpoczywasz? Nie, tylko czytam i patrzę gdzieś tam w siną dal. Coś piszę. Napisałam kiedyś autorską płytę. Napisałam też swoją biografię z Leszkiem Gnoińskim. I ta książka powstała właśnie w takiej samotni? No może ty i Leszek ewentualnie? Powstawała 3 lata, to nie było proste, bo myślę, że późno zaczęliśmy bardzo. Wcześniej się przed tym broniłam, ale książka jest uczciwa i polecam. Warto ją przeczytać, bo tam możecie się dowiedzieć, no powiedzmy, że trochę więcej niż w Motolotnej. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Izabela Trojanowska cały czas dobrze wygląda i ma styl, więc jak ty się organizujesz i czym, żeby tak wyglądać? Nie wiem, o czym mówisz. Robię chyba to samo, co ty. Wyglądasz olśniewająco. Dziękuję ci, kochana. Co jest twoim sposobem na taką dobrą formę? Dużo ćwiczę. Czego? Co to jest? Aerobik, biegasz? EMS, pływam i chodzę na siłownię zwykłą, a w domu mam Orbitrek i taką sprężynę. I codziennie? I pani Trojanowska coś? Musi być codziennie. Jak nie mam czasu, to krótko, ale codziennie, żeby mięśnie znały swoje miejsce. Lubisz porządzić jednakowoż. Tak. A co jadasz? Izuniu, masz jakąś specjalną dietę gwiazdorską? Jestem łakomczuchem, ale jadam dużo warzyw. Pomimo, że jestem mięsożerna, mięso mi ostatnio jakoś mniej smakuje. Dużo owoców. Chyba od 3-4 miesięcy codziennie zjadam ćwierć kilo borówek amerykańskich. Bardzo je lubię. A masaże, zabiegi? Tak. Kobido. Masaż twarzy. Bo masz swoją twarz. Masz. Mam swoją jeszcze przed liftingiem, także się przyjrzyj, bo potem może być różnie. Będzie? Nie, żartuję. Ale nie wiadomo, jak będę chciała, wiesz, to zrobię, nie będę nikogo pytać. No raczej ty nie. Nie. A czego nie lubi Iza Trojanowska? O, właśnie, pytać. Ale lubię, powiem co lubię, otaczać się fajnymi ludźmi, którzy mają dobrą energię i wtedy jestem też lepsza. Czuję, że to na mnie dobrze działa, ma dobry wpływ. Rzadko mówisz też o tym, czego nie lubisz i generalnie nie mówisz o rzeczach, które są dołujące. Bo i po co? Nie narzekasz. No, czasami narzekam, ale staram się nie przesadzać w tym punkcie. Chyba nie publicznie. Nie. Nie, też wydaje mi się, że nasza branża powinna się razem trzymać, więc też nie krytykuję koleżanek i kolegów, a raczej czasami się o nich martwię. A jak się wkurzysz? Co się dzieje wtedy? Wiesz co, jest coś takiego jak łacina i czasami mi się zdarzy. Czyli jednak dźwięki, jeszcze raz dźwięki. Tak. Ale życzę nam sobie wszystkim, żebyśmy częściej słyszeli twój śpiewający głos albo ten śmiech. Tak, no a teraz to zapraszam do piosenki, która jest ostatnim moim dzieckiem, Niebo nad Warszawą.
którą skomponował Bogdan Gajkowski, kapitan Nemo, i słowa napisał Andrzej Mogielnicki. To twoje najnowsze dzieło. To jest moje najnowsze. Możecie znaleźć na YouTubie piosenkę. Premiery miało w Dzień Dobry TVN z Dorotą Wellman i z Prokopem. Bardzo podkreślili piosenkę tańcząc. A więc zapraszam. Zapraszamy do tańca z Izabelą Trojanowską. Zabłysło idzie oko. Teraz czas na was. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Co Iza Trojanowska ma teraz najważniejszego w twórczości? No teraz przede mną wydanie wszystkich piosenek, wszystkich płyt, które w ogóle nagrałam. Zajęła się tym wytwórnia GAT Records, a konkretnie Michał Wilczyński. Będzie taka gratka na winylach, Iza? Tak, będą winyle. Pięknie, tak jest. Będą płyty wyczyszczone technicznie, podbite pięknie, dynamicznie, więc cieszę się na to. Widzisz, już się uruchomiłam, już chciałam śpiewać. Tak działają twoje piosenki. Jak ludzie reagują na ciebie? Zwykle? Dobre pytanie. No jak? No nie wiem. Nie będę. Mężczyźni bardziej chyba reagują, co? Nie, w ogóle nie reagują, ale jestem im obojętna. To jasne. Miałaś wielbicieli i co oni tam wyprawiali u szczytu twojej kariery? Pamiętasz jakieś dziwne akcje? Nie, nic nie robili. Tak. Czy to jest w książce chociaż? Nie, wiesz co, takich prywatnych rzeczy to nie za bardzo poruszam. Ja tam zebrałam tylko fakty, które gdzieś tam tylko skomentowałam, bo to życie jest długie, to moje już dzisiaj, i bogate. I jakbym się rozdrabniała, to bym pewnie nie wystarczyło. Ach, dwóch tomów i trzech i pięciu. Ach, tam ci wielbiciele. Nie, fani mają swój rozdział. Fani odgrywają w moim życiu bardzo ważną rolę. Nie wiem, czy nie najważniejszą, bo właściwie odpowiedzialni za moją karierę są właśnie moi fani, publiczność. To publiczność w Opolu, gdzie nikt się mnie nie spodziewał, prosiła o bis i bis i bis w nieskończoność, i jury nie wiedziało, co ze mną zrobić, i dali mi nagrodę, której nie było wcześniej, czyli ustanowili nagrodę za interpretację. A moja Karolinka, którą dostałam, do dzisiaj nie ma wygrawerowanej tabliczki. Dlaczegoż? Dlategoż, że w Opolu się nie graweruje, to trzeba wcześniej już wiedzieć, kto dostanie. Yeah! No i to jest dowód na to, że ty idziesz po swoje i idziesz prawdziwie. Minusy tej twojej sławy? To co? No minusy to brak prywatności, to tylko to. I to jest też powód, że moja córka, która jest bardzo zdolna, świetnie śpiewa, gra na pianinie i gitarze i tańczy salsę. Już nie chciała. Tak, nie miała najmniejszej ochoty. Znając tą cenę. A jakim dzieckiem byłaś ty? Jaką ty byłaś córką? Ja byłam bardzo cichutka. W Olsztynie. Tak, byłam bardzo cichutka. Tak, byłam Izunią, która była posłuszna, grzeczna, batuszkowa, nie wiedziała, co ze mną zrobić, żeby wykrzesać ze mnie tę Hiszpankę. I na dyplomie, po czwartym roku, w sztuce Tirso de Moliny Zielony Gil zagrałam dwie postaci. Klarę zezowatą, stawiającą nogi do środka, i płomienną Donię Inez. Jak to wykrzesałaś? Stepującą i szafującą wachlarzami, także udało jej się to. No to była długa i trudna droga, ale się udało. No jak widać, cały czas trwa ta iskra. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Drodzy Państwo, oddaję w motolotnej mikrofon pewnej kobiecie, która jak weźmie mikrofon, to po prostu będziecie zachwyceni. Ja tylko chciałam uzupełnić swoją odpowiedź o tym, jak dyrektor Baduszkowa wydobyła ze mnie gejzer temperamentu. Który my już znamy, a przed Państwem Izabela Trojanowska. A mianowicie spowodowała, że zamieszkałam z dziewczyną, która miała nieprawdopodobne pokłady energii, Ireną Pająk-Jasman.
którą bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli to słyszy. Fantastycznie nam się razem mieszkało, chociaż ścierałyśmy się, bo ja byłam zawsze uśmiechnięta i zadowolona, a ona szła po swoje. I myślę, że nauczyła mnie wielu rzeczy. Ona twierdzi, że ty ją. Że ja ją. I więc pięknie się uzupełniłyśmy. Czyli jednak, tak jak mówiłaś, ludzie są ważni w twoim życiu. To oni przynoszą energię, biorą. Zdecydowanie tak. Jak nie zauważamy człowieka obok siedzącego, to jakim jesteśmy człowiekiem? To jest okropne, jak tylko jesteśmy w siebie zapatrzeni. Takich narcyzów od cholery. A miłość w twoim życiu? Miłość jest najważniejsza. Od miłości się wszystko zaczyna, na miłości kończy. Od miłości do mamy, potem do tego malowania, śpiewania, do występowania, do pięknych strojów, do malowania, do kolorów, prawda, płci przeciwnej w moim wypadku i tak dalej. Dużo tej miłości w twoim życiu, długie małżeństwo, córka. Tak, rzeczywiście tak. Myślę, że największą miłością i osiągnięciem w moim życiu jest moja córka. Jak się urodziła, bardzo na nią długo czekałam. Miałam 35 lat. To taka, wydaje mi się, granica na rodzenie, żeby potem było porozumienie z dzieckiem. W tej chwili ty cudownie. Masz córkę. Mam, fantastycznie. O, mamy, tak. Córki, całuję swoją mamę, to jest najważniejsza. Tak, tak. Jednak mama więź ciągle jest, więc dziękuję Bogu. 92 lata. Można z nią normalnie rozmawiać. A jeszcze niedawno byłyśmy trzy w Turcji na urlopie. Mama, córka. Było odjazdowo. Ja. Ach, jak my trzy, to nikt inny. A świetny mężczyzna według Izabeli Trojanowskiej to jak? Dla mnie mózg jest sexy. Czyli może być po prostu takim 1,30 m, ale będzie super inteligentny? To jest to? Nie. Musi zaskoczyć. Nie, tak nie jest. Nie wiadomo, kiedy zaskakuje. Że akurat chcesz być przy nim, słuchać go i chcesz z nim rozmawiać, jemu mówić swoje rzeczy. A wizerunkowo? Które są dla ciebie najważniejsze. A wizerunkowo, zaczekaj, bo taki, taki ideał, który mogłabym namalować, to tak zaczęło się od Jezusa. Czarne oczy, czarne brwi, oprawa oczu też taka mocna, no i najlepiej muskularny i duży. Mocny charakter. Mocny charakter głos. I dobry. No, Lenny dobry Krawiec człowiek. Pasuje trochę. Nie? Prawda? No, wiesz, o co chodzi. No, co zrobić. Bardzo ładny obraz. Przy tobie, tak, to musiałby być też piękny mężczyzna. A zaprosisz teraz na piosenkę naszych słuchaczy? Zapraszam serdecznie. No tak jeszcze tak czulej. Czulej? Wow. Zapraszam serdecznie. Wow. Motolotna. Wysokooktanowa rozmowa Oli Kuc. Dziękuję Izabeli Trojanowskiej za to, że przyleciała do mnie i tutaj przyniosła energię odrzutową. Razem jak polecimy, to się będzie działo, co? Obiecałaś, tak, że zabierzesz mnie gdzieś w obłoki. Zabieram cię. Do nieba. No właśnie. Wiesz, o czym marzę? Mów. Zaraz ci zdradzę, ale o czym marzysz ty? Jest coś takiego? O wielu rzeczach. Jeżeli poważnie, to o tym, żeby mojej córce powiodło się w życiu. A tak naprawdę to dziękuję Bogu za swoje. Jestem szczęśliwa. Rób to dalej, dobra? Dzięki. A wiesz, o czym ja marzę? Mów. O tym, żebyśmy może tak razem zaśpiewały piosenkę Polecieć chcę. Co ty na to? Przed tym naszym lotem. A znasz tekst? No. Dobra. No to co? To lecimy. Gotowe? No. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych wprost. Gdzie? Do nieba. Do nieba. Do nieba. Do nieba. Dziękujemy wam i dziękuję, Izonio. Dziękuję. Izabela Trojanowska.